we wtorek 6 sierpnia na Jasną Górę wyruszyli m.in. pątnicy z Cieszyna i Strumienia. To jest wyzwanie z jednej strony, z drugiej strony jest to pewien sposób jednak też wędrowania ku niebu i takiego poznawania, przez poznawanie siebie też poznawanie Pana Boga i takie wędrowanie też w Jego stronę. Pielgrzymka to coś wspaniałego. Ja pierwszy raz zbierałam się bardzo, bardzo długo. Dzisiaj żałuję tych lat zbierania się. W tym roku idę 10 raz i dziękuję Panu Bogu za tych wspaniałych ludzi, których spotykam, bo są dla mnie ogromnym świadectwem wiary. W Cieszynie pielgrzymi spotkali się już o godzinie 7 w kościele świętego Jerzego. Zanim wyruszyli do Częstochowy, wzięli udział w mszy świętej. Najważniejszy jest zawsze Pan Jezus, myślę. Także to, żeby spróbować Go spotkać jakoś na tej drodze, to będzie dobrze. Pielgrzymi idąc na Jasną Górę nie tylko się modlą, ale również śpiewają i nie chodzi tutaj bynajmniej o to, kto lepiej śpiewa. Jak się okazuje, to ważny element marszu. Śpiew bardzo pomaga, ponieważ jest taki refleksyjny bardzo mocno. Staramy się, aby to były w drodze i pieśni radosne, i takie pokutne. Nam przystaramy się, aby było jak najmocniej refleksyjnie ku chwale przede wszystkim Pana Boga. W niedzielę 11 sierpnia o godzinie 11.30 pielgrzymi wspólnie wejdą na wały jasnogórskie. Msza święta rozpocznie się o godzinie 13.30. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik-Telesz.